Biały mężczyzna jest na Tajwanie rozchwytywany niemalże. Tak, że, tak. Że można no, tak, poczuć no się jak gwiazda. W pierwszej lidze, tak. I jak to wygląda naprawdę? Czy to jest prawda, że te wszystko? No ja powieści... muszę powiedzieć, że ja. <laughs> jak tu to ująć, żeby nikogo nie urazić? Dzień dobry moi drodzy, nazywam się Mikołaj Teperek, razem ze mną współprowadzący kanału Niepoprawny Dyplomata, redaktor Tomasz Winiarski. Cześć, witajcie. I tak jak obiecywaliśmy w poprzednim podcaście o Tajwanie, porozmawiamy z redaktorem Ryszardem Zalskim. Witam tak który jest korespondentem właśnie na Tajwanie dla radia Wnet jest obserwatorem polityki i geopolityki, polityki międzynarodowej, dyplomacji także no i tego co się dzieje na Tajwanie i wokół tego jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej co się dzieje właśnie z relacjami z Chin z Chinami w relacji z Także Stanami Zjednoczonymi, i całym, tym zagłębiem geopolitycznym, newralgicznym punkcie, na mapie właśnie mapy ym, stosunków międzynarodowych obecnych w XXI wieku, Arcyciekawe ciekawe miejsce, które, na które trzeba patrzeć z różnych perspektyw i z różnych stron. A dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie z perspektywy życia na tej pięknej wyspie, w. Na w kraju w Tajwanie. Także, Rysiu, chcielibyśmy oczywiście się dowiedzieć, jak ci się tam żyje. Przede wszystkim, jak długo już tam jesteś, jak się żyje, jak pogoda, jak jedzenie, jak wszyscy ludzie. Czy jesteś inaczej postrzegany przez to, że jesteś Europejczykiem, Polakiem, czy może. Hmm, Patrzą na ciebie właśnie tak egzotycznie, czy może nawet atrakcyjnie. Jak, jak przyjął ciebie Tajwan? Okej. Okay. Zacznę od tego, że pojechałem tam lat temu, 20 na rok. Było to stypendium oficjalnie na naukę języka, ale chciałem pisać doktorat i przeprowadzić badania. No i krótko przed wyjazdem, po 9 miesiącach, spotkałem na przyjęciu dziewczynę. W spodobaliśmy się sobie, no i um, ja wyjechałem z Tajwanu, ale z taką opcją, że zdecydowanie chciałbym wrócić. Tak do końca nie byłem tego pewien. No i było mi trudno w Polsce, ona też bardzo tęskniła. No i tu w tym wszystkim trochę mi pomógł też brat podjąć decyzję. Jak byłem z nim w drodze do Berlina, to, to, to jakby w trakcie rozmowy... No, wyszło tak, że, że jednak jadę na Tajwan, i. i, i jedna, ale koledzy, koledzy by wytłumaczyli mi, że chyba będzie lepiej przyjechać do Polski. No nie wiem, w wypadku gdybyśmy mieli dzieci, że tu rodzina, że opieka zdrowotna. No i tam pojechałem z mamą. Mieliśmy wielki ślub yy, z jej w Kosiągu na południu Tajwanu, w hotelu na 600 osób, na większej sali tam w tym hotelu. No, i potem pojechaliśmy do Polski, ale tu się zdecydowanie nie przyjęła z wielu różnych powodów. Na przykład to, że przyjechała w zimie, na przykład to, że mieszkaliśmy. Oj, to z, może być z, z teściową, nieprzyjemne doświadczenie. To też, też jakby, no, jak na początek za dużo trochę wrażeń. No i też ja wtedy jakoś finansowo nie przędłem za bardzo, więc to wszystko się nałożyło. Do tego okazało się, że ona. Jak wiele osób tam, no duże ciśnienie w trakcie życia. No i to się odbiło na jej psychice i widziałem, że albo kiedyś wyjedzie na Tajwan i nie wróci, albo bałem się, że no będzie jakoś gorzej, że targnie sobie na życie. Bo naprawdę było, było słabo. No, i Ale wielkie ciśnienie w Polsce w stosunku do, tego, co, co? na tajwanie tam wolniej się. Wszystko, dzieje? to znaczy, nie właśnie. Ona zawsze powtarzała, że ona nienawidzi swojego dzie dzieciństwa. Że było trudne, że było dużo ciśnienia na naukę, pomoc w domu i tak dalej. No i tu w Polsce to wszystko było takim katalizatorem. Widziałem, że ona się ewidentnie psychicznie nie utrzyma. Powiedziałem, że wracamy, no i wróciliśmy po kwartale. No i tam było jeszcze gorzej. Okazało się, że no, ona miała problemy psychiczne. Także. Także w wyniku wszystkiego, no, było to dla nas bardzo trudne lata. Bardzo trudne 11 lat. Bo skończyły się rozwodem. I w sumie jest tak okej. Okay. To znaczy mi jest łatwiej, jej jest łatwiej. Jesteśmy w kontakcie, jako przyjaciele czy znajomi. Ale każdemu z nas się oddzielnie powodzi lepiej niż wtedy jako związkowi. Co prawda nie spodziewałem się aż takich wyrzeczeń od ciebie na sam początek. Aczkolwiek mamy już jakieś... Ogląd tego, jak wyglądała twoja emigracja do, tak. do, do tego jakże pięknego kraju. No i chciałbym zapytać, bo okej, okay, powiedziałeś, że było trudno, czy w takim razie, jak myślimy o Tajwanie, to wydaje nam się bardzo nowoczesny, tak. bogaty, bo ostatnie 40 lat, to kraj się bardzo stał zamożny, więc. Tutaj jest to pytanie do ciebie, czy rzeczywiście czułeś to, że przenosisz się do innego świata, który jest bardziej zamożny, no i czy teraz po tylu latach nadal uważasz, że, że no, nie będziemy robić poradników dla widzów, jak wyemigrować, ale czy ty czujesz się spełniony w związku z tym, że tam mieszkasz, czy czujesz się, że mieszkasz może w lepszych warunkach, w lepszym świecie? Ja może jeszcze dodam bo rzeczywiście tak szczerze powiedziałem jak było, bo nie chciałbym jakby tutaj, inaczej byłaby moja historia życia niezrozumiała. Dodam jeszcze tyle, że no rzeczywiście to ciśnienie tak jak się pytałeś Tomek, no jest duże oni, oni od dzie dzieciństwa muszą się uczyć do egzaminów, rodzice ich cisną, że mają być wyniki w szkole potem mają być wyniki w pracy do tego trzeba utrzymywać rodziców, znaleźć sobie partnera i to całe życie jest naprawdę pełne ciśnienia. Tam nie ma czegoś takiego jak płatne nadgodziny, tam trzeba pracować czasami w weekendy Naprawdę jest ciężko, żeby się wybić. Eee, także to stąd się wzięło między innymi to ciśnienie. To nie ona jedyna, to wiele osób jest, ma, ma ciężkie przejście. Tak naprawdę dla wielu osób najbardziej wolnym okresem życia są studia, bo wtedy nie jest się niby w szkole, gdzie jest taka presja, jeszcze nie w pracy. Czasami, jak na przykład e, moja żona wyjechała z Kaohsiungu z południa na północ do, ta, do Taipei, więc jest dalej od rodziny, więc jest im łatwiej. Jeszcze dodam jako taką skrajność, ale to się spotykałem z tym, że mówili mi niektórzy znajomi, że rodzice tak dalece ingerują w życie dzieci, że oczekują, że nawet na studiach nie będą miały chłopaka ani dziewczyny, żeby móc się skupić na nauce. Także tutaj widzicie, jak ta, ta presja sięga po prostu do, do, do naprawdę do sedna życia prywatnego. Nie jest tak zawsze, ale tak bywa. Kolosalna przepaść, jeśli chodzi o kwestie takie kulturowo-społeczne. Ale ma to też plusy no, na przykład w tej sytuacji obecnej cały Zachód jest podzielony, szczepionki tak, szczepionki nie. No na przykład na Tajwanie nie ma antyszczepionkowców, nie ma feminizmu w takiej skali jak na zachodzie. Także, no, uważam, że kobiety są normalniejsze, bardziej kobiece. Na przykład moja żona odniosła, obie odniosły, jestem teraz w drugim związku małżeńskim, obie odniosły spory sukces zawodowy, a jakby się spytać, co to jest feminizm, to, no, znają pojęcie, ale nie byłoby w stanie wytłumaczyć tak jak tutaj. To, o, trzeba, wie, ja, muszę mieć większe pieniądze, musimy traktować jak równą sobie. Nie, obie były bardzo oddane domostwu, uwielbiały pracować w domu, wręcz musiałem je odganiać od to różnych jest, taka, obowiązków domowych. To jest taka dyscyplina porównywalna do dyscypliny japońskiej? Czy może bardziej do takiego kulturowego podejścia do rodziny i obowiązkowości chińskiego? Co, co, jakie, co, i do czego można by to porównać? Dla osoby oczywiście, któr, która jest wychowana w Europie, no bo jakby mi się kojarzy tak bardziej japońsko. Ten, ten rygo, tam, pracowitość. Tam jest, z tego co wiem, to w Japonii jest inaczej. Jest mhm. chyba jakby gorzej. Okay. Bo jednak e, no, tam i więcej osób bierze psychotropy, i no, mamy to zjawisko 30-letnich dziewic męskich i tak dalej, dziewiczków, prawiczków. Także tam, tam jest, wydaje mi się, gorzej. Tajwanczycy są bardziej chyba normalni pod tym względem. Nie ma tak zhierarchizowanego społeczeństwa. Ja, ja mogę dodać jako taką, a. No to, to też będzie dosyć prywatne, ale no muszę powiedzieć tak, moja żona obecna, obie były bardzo nowoczesne, zachodnie, znały języki, dobrze sobie radziły finansowo i tak dalej. A mimo wszystko teraz mieliśmy przed przyjazdem, jak ja przyjechałem do Polski teraz, to nam pies umierał. No i się sprzeczaliśmy trochę odnośnie tego psa, ja uważam, że trzeba uśpić, bo to stary, marakal, raka, Alzheimera, żona nie, że ona będzie o niego dbała. No i ona ma taki zwyczaj, że mi za wszystko stale dziękuję, jest taka bardzo no, cokolwiek bym nie zrobił, to ona zawsze mi za to... Dziękuję. No i w pewnym momencie powiedziała, Rysiek, to jest końcu twój pies, ty mu masz prawo z nim zrobić co chcesz, ja się tak cieszę, jestem ci wdzięczny za to, że, że ty mi pozwoliłeś przyjąć inicjatywę i że ja mogę tego psa jednak tak jakbym chciała doprowadzić do ostatnich chwil życia i ja akurat coś robiłem w kuchni, nie będę tego pokazywał, ale tak jak stała, zgięła się w pół i po prostu mi podziękowała, no nie wiem, jak służba. Także ja mówię, Boże, spokojnie, bez, bez, także to, to są rzeczywiście takie różnice kulturowe, że nawet te osoby bardzo takie, którą nażyła, żyła, studiowała za granicą, mówi po angielsku i tak dalej, ma stale do czynienia z cudzoziemcami w pracy no to mimo wszystko to są bardzo silne wpływy. Także jeśli ty się mnie pytasz jak to jest, ja uważam, że to jest takie bardzo ciekawe połączenie z zachodniej kultury i wschodniej. Skoro już o kobietach rozmawiamy, to zapytam cię o to, co też mówiliśmy, rozmawialiśmy prywatnie wcześniej, że biały mężczyzna jest na Tajwanie rozchwytywany niemalże. Tak, że, tak. Że można no, Tak. No no i się jak gwiazda. W pierwszej lidze, tak. I jak to wygląda naprawdę? Czy to jest prawda, że No opowieści... ja muszę powiedzieć, że ja... Jak tu to ująć, żeby nikogo nie urazić? Ja po rozwodzie e, trafiłem tam na rynek no, randkowy, To już by z era. To było jakieś tam no, 7 lat temu, więc era aplikacji i randkowania przez, przez internet. No i muszę powiedzieć szczerze, że. No skoro tu jest niepoprawnie, no to powiem szczerze, że, że przystępowałem do tego rynku randkowego z, z takim ogromnym szacunkiem dla kobiet. No i potem czym dłużej, to. No tym było gorzej, bo to jest tak, że my tam, cudzoziemcy żyjemy trochę takim swoim środowisku, jak chodzisz i się spotykasz z dziewczynami, no to chodzisz do klubów, do barów i trochę trzymamy ze sobą. Jest nas tam mała społeczność. No i te kobiety, które lubią białych, no to jest ich więcej, więc one jakby z... Na tych aplikacjach e, jest ich tam pewna część, ale my się spotykamy prywatnie, wymieniamy na przykład informacje. No i było cały czas tak, że te dziewczyny, jak się przedstawiają, to mówią, no wiesz, jestem dwa, trzy miesiące. E, ty jesteś w sumie pierwszym normalnym, którego znam, jestem taka, o Boże, ja to by chciała męża i tak dalej, jestem taka w ogóle wspaniała, takim aniołkiem, no a potem jak rozmawiałem z kolegami, niestety tak nie było. Także one wszystkie mają swoją przeszłość i bardzo chętnie ją ukrywają. I kiedy na przykład pytałem się ty no, dlaczego nie powiesz mi prawdy, że znasz tego, tego, tego kolegę i to tak dosyć... Yy, Czyli ściema. Tak, prywatnie. No to one mówiły, a bo są inne standardy, bo wy nas tak oceniacie. No i bądź tu mądry. Także tamten rynek randkowy rzeczywiście jest w pierwszej lidze, ale ale trzeba uważać, bo w moim odczuciu jest trudno znaleźć. No, ten, te, te dziewczyny tam rzeczywiście używają życia. Także, jeśli ktoś chce się wyżyć, to mam wrażenie, że można. A z drugiej strony, jest dużo ciekawych dziewczyn. No, ja mam znajomych kilku, może raptem kilku, którzy znaleźli ciekawe dziewczyny. Trzeba mieć własne wysokie standardy. No i można znaleźć ciekawą osobę, a najlepiej to w ogóle poza uważam, poza aplikacjami. To taka moja prywatna rada. Czyli, czyli w Realu. No ale przykład twojego związku pokazuje, tak. że można znaleźć też wartościowe kobiety, tak. z którymi się zbuduje wspaniały związek. Kobiety świecie, z pierwszej oczywiście. ligi, jak to się to mówi, także. Tak. No ja, ja akurat było tak, że ja byłem rozczarowany tymi aplikacjami. Już zamykałem właściwie konto i zeszło mi akurat przyszła odpowiedź od mojej obecnej żony. No i. I rzeczywiście no jest, jest bardzo udany związek, ale ale to raczej zaliczam do wyjątków. Ja zresztą widzę teraz na Twitterze, że tutaj z Polski też widzę mnóstwo chłopaków się skarży, tylko oni troszkę mam wrażenie na coś innego, na wygórowane standardy, właśnie tak jak mówiłem na ten feminizm, że tutaj ja muszę mieć księcia i takie, takie, takie warunki do spełnienia, aż tak powiem, a co ty, przyno, co ty wnosisz do związku? Także to jest troszkę inaczej. Tam one po prostu szukają sobie często białych, a tutaj mam wrażenie trochę księcia z bajki. Mogę Czyli się tam mylić. tam już biały kolor skóry stawia cię w na pozycji uprzywilejowanej, tak. a, a sugeruje, że w Polsce na przykład, jak nie masz majątku dużego, własnego no, nowego samochodu, tak. własnego superapartamentu i jeszcze w urody tak. brada pida, tak. to jest tak. dużo trudniej wtedy. Poza tym też jest część dziewczyn, które rzeczywiście nie lubią tej swojej kultury. Właśnie przez to, że przeszły ciężkie dzieciństwo, że były gdzieś tam e, zmuszane do tej nauki, wyrzeczeń tak, i, że będą, miały, i no. że będą miały teściową, która będzie miała do nich pełne prawa jak do służącej. One tego nie chcą. Tak jak moja żona. Która e, żyła na zachodzie, była przed tym w związku z, z cudzoziemcem, no, no mówili, wiesz, to jak no mi się tak nie bardzo chciało żyć tutaj, w, w, wiedząc, że A, mąż zarabiałby mniej ode mnie, B, byłby bardziej prawdopodobnie konserwatywny i C, byłabym na usługach teściowej, mówi, ja się na to nie piszę, bo mi to nie odpowiada. I jest sporo dziewczyn, które właśnie między innymi dlatego szukają sobie cudzoziemców albo wręcz chcą wyjechać. Chciałbym podkreślić oczywiście dla wszystkich widzów i widzek, które nas słuchają, że w pewnym sensie jest to taki nasz tutaj locker room talk. Jest to, jest to jednak na um, luźno odcinek. Tak, oczywiście dużo tak. tutaj padnie u ogólnej generalizacji, tak. ale na podstawie własnych doświadczeń. To, że coś my myślimy, to nie oznacza, że tak ogólnie przeważnie oczywiście, jest. To, to jest jakaś perspektywa tak, tak. oczywiście. Um, bo mówiłeś o tym stosunku do białych. Ja, ja chciałem tak to chronologicznie oczywiście pokazać. Tutaj oczywiście Tomek słusznie oczywiście z, zaczął od tematu kobiet, ale też chciałem zapytać, czy jest <głos> <głos> bardzo, bardzo dobrze słusznie. Czy podobnie odczułeś się po prostu jako biały Europejczyk w tajwanie, też w innych częściach jakby życia społecznego, niż tylko w perspektywie rentkowania? Czy na przykład w sklepie, czy w, w, w urzędach lub w, w pracy po prostu zawodowej, poczułeś się, że jesteś inaczej traktowany? Gorzej lub lepiej. Czy jest może jakiś rasizm wobec białych, czy może, czy może biały jest egzotyczny, jest lepiej traktowany? Jak się patrzy na Tajwanie na taką osobę jak ty? Może nie lepiej, ale na pewno są Tajwanczycy bardzo tolerancyjni i łatwo się tam żyje. Ja nie mam doświadczeń w Korei czy w Japonii, ale z tego, co słyszałem gdzieś od znajomych, to są to społeczeństwa znacznie bardziej przepełnione. Nie wiem, czy dumą narodową, nacjonalizmem, że tam jednak są większe opory. A Tajwanczycy ze względu na historię, gdzieś tam. Czy nawet od, odleglejszą, czy bliższą z, z Japonią, są, są bardzo otwarci. I no, no nie, nie jest przypadkiem, że to jest pierwszy kraj w Azji, gdzie e, z, zalegalizowano związki tej samej płci, gdzie nie wiem jest e, naprawdę łatwo się żyje i, i jest ogromna tolerancja wobec obcych i cudzoziemców. Także trudno powiedzieć, czy czuł się wyróżniony, ale. No na przykład normalną rzeczą jest to, że jeśli na przykład wchodzę w okularach słonecznych do mechanika z motorynką, no to czasami słyszę: "O kurde, ale jesteś przystojny". Pierwsza rzecz. Rzeczywiście taki przystojny, bo mam okulary, bo jestem biały, no i takich mnóstwo jest bardzo ładnych, nie wiem. Wystarczy mówić przeciętnie po chińsku i zazwyczaj się słyszy: "O, ale masz świetny chiński". Przy czym to po prostu są grzeczni, mili. To nie jest to, że są fałszywi, po prostu są mili na co dzień próbuję sobie jeszcze jakąś historię przypomnieć dajmy na to byłem w bibliotece robiłem te badania do doktoratu i pytam się tam kobiety o coś bibliotekarki odeszła i przyszła po 15 minutach i cały wypis książek dla mnie mi przyniosła no nie było takiej potrzeby no Wystarczy się zatrzymać z książką, gdzie, e, przepraszam, z mapą miasta na, na skrzyżowaniu. Od razu przychodzą, pomagają, zaprowadzą. No, mieliśmy znajomych, którzy szli gdzieś tam doliną, z naprzeciwka jechał samochód, zawrócił i gdzieś tam zawieźli, bo, bo chcieli być umili i, i po prostu przyjemni. I takich przypadków każdy zna setki. No dobra, a jak z pracą dla cudzoziemców, czy jest tam praca, jest tam rynek, który, który otwiera się na ludzi z zagranicy, jeżeli ktoś by chciał, nawet obecnie, czy, czy Taiwan się otwiera na zagranicę? No to chyba Tomek też się przedtem o to pytał. Jest łatwiej niż było. Większość białych to jednak uczy angielskiego, jest trochę pracy dla ekspatów. Eee, Przy w ogóle że... do, dobrze się zarabia w Tajwanie? Wiesz, co średnia pensja, powiedzmy, to jest, musiałbym przeliczyć, nie, powiedzmy, Tajwańczycy zarabiają średnio gdzieś tam po studiach między 30 a 50 tysięcy tajwańskich dolarów. Powiedzmy, że znacznie lepsza pensja to będzie tam, nie wiem, około 100 tysięcy tajwańskich dolarów i gdzie można pracować no można pracować gdzieś tam jako programista informatyk no może gdzieś w reklamie nie ma aż tak dużo pracy natomiast są 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 prace takie na przykład dużo dużo białych otwiera teraz nie wiem czy produkują żywność są, teraz w dobie covidu szczególnie duży był wysyp cudzoziemców którzy prze prze kwalifikowali zaczęli produkować własne wędliny, kiełbasy, wysyłać żywność, jakieś takie małe knajpy, restauracje. To ci bardziej aktywni zawodowo to tak. No mamy na przykład kolegę Polaka, który rozprowadza alkohole, który ma firmę, która dystrybuuje alkohole. Mam kolegę, m, który gra w zespole. Ma własny zespół bardzo popularny, który gra na mnóstwie właśnie tych przyjęć przednoworocznych, weja i z powodzeniem grają, nie wiem, 100 występów rocznie i tak dalej. Także no można się w różnych dziedzinach odnaleźć, ale to są, mam wrażenie, wyjątki. Czyli taka początkowa pensja po studiach to będzie 4300 zł. Przy czym ważne jest to, że na Tajwanie brutto to jest mniej więcej netto. Podatek jest niski. Tak, jest. To jest o... kraj kapitalistyczny, nie? Proszę. No właśnie. To jest 4300 zł. To dobrze, teraz sobie zróbmy, powiedzmy, bo padło tam z mojej strony 100 tysięcy dolarów, powiedzmy, tajwańskich, to jest 14. 1400 zł. Także to powiedzmy tego rodzaju pieniądze. To już 100 tysięcy tajwańskich dolarów, to już jest dużo, to, to trudno jest o taką pensję. No to nie brzmi to powiem szczerze, e, jakoś tak niesamowicie, jak sobie Zgadza porównamy zar, zarobki tak. luksemburskie, szwajcarskie, tak, brytyjskie tak. nawet w Unii. No, lebra, ale porównajmy ale... to z wydatkami. Jaka, jaka jest siła nabywcza tego dolara tajwańskiego? Także życie jest dosyć tanie. No, e, liter benzyny kosztuje chyba około 4 zł 30. Jak przyjechałem, to kosztowało połowę tego. Podatki są niskie, jest bardzo bezpiecznie. Jest kraj stale w pierwszej trójce najbezpieczniejszych krajów świata. Opieka zdrowotna jest bajeczna. To w ogóle można by ze dwa odcinki nagrać. A to jaka jest... jest prywatna, państwowa, czy jakaś to jest fuzja i.? Właśnie, faktycznie jest prywatna. To znaczy, e, ja płacę miesięcznie chyba ze 150 zł, ale to jest sama opieka, tu nie ma zusu. I za, tą, za te 150 zł mam dostęp do fantastycznych szpitali, jeszcze ja to mam szczególnie, bo ja mieszkam zaraz koło Taipei 101, koło Akademii Medycznej, więc to jest jeden z najlepszych szpitali chyba na wyspie. No i na przykład wizyta u dentysty kosztuje 20 zł, bo resztę dopłaca no właśnie państwo. I to u prywatnego, Z zaraz dokończę, wizyta u normalnego lekarza około 60. I w to jest wliczona wizyta plus leki na 3 miesiące. Także no jest, jest naprawdę super. Usługi są takie, że nie wiem, do specjalisty czeka się no 2-3 tygodnie. I ja powiem taką anegdotę, że... Kiedyś chodziłem do szpitala, tego właśnie koło mnie, tam jest bardzo dużo wolontariuszy, czyli starszych ludzi, którzy gdzieś tam w mundurkach chodzą i pomagają, no bo taką mają ochotę, bo chcą się jakoś tam spełnić życiowo, i ta pani mnie przejęła w drzwiach. I bardzo przepraszam i się kłania, że dzisiaj przepraszam, już jest 11, to na dzisiaj terminu nie będzie, czy może być na jutro. Ja Wy Tak, może być na jutro, nic strasznego się nie stanie. Także to są powiedzmy standardy tajwańskie, że jest tanio, jest wydajnie i jest naprawdę na poziomie. Mało tego, jeszcze dodam na sam koniec, że... Co roku kilkuset chyba studentów medycyny przyjeżdża do Polski, także część tam ich mniejszych lekarzy jest wykształcona bodajże w Lublinie czy w Łodzi. Czyli bez ZUS-u kraj jest sobie w stanie poradzić, jak widać. Dziwne, nie? Dziwne. Jakoś można. To znaczy, urzędnicy państwowi mają, e, mają ubezpieczenie chyba e, z, e, mają e, emeryturę od państwa. I teraz ciekawa rzecz, bo e, z tym ZUS-em wiele osób się tam kłóci, że, że e, oni mało zarabiają i że należy podnieść pensję, bo to jest właśnie takie nasze, to mówiliśmy w poprzednim odcinku, to podje, pojęcie takiej em, pensji minimalnej i socjalu, że bez tego to świat nie może funkcjonować. Otóż może, ponieważ. Koszty produkcji są niższe, ponieważ gospodarka jest wydajniejsza, a państwo jest tańsze. Więc, tak jak już mówiliśmy w poprzednim odcinku, dla mnie jest to absurd, czym żyje Zachód i tym właśnie jest silna Azja. I dlatego mi się tam podoba, bo są mniejsze obciążenia socjalne, ludzie muszą myśleć o przyszłości, gospodarka jest tańsza i starają się raczej doprowadzić do tego, żeby państwo było wydajniejsze i rząd, a nie żeby rozbuchać koszty. I teraz, jak to się na przykład kończy, w ten sposób, że w Europie mamy no ile? Teraz prawie dwucyfrową inflację, a na Tajwanie oficjalnie jest chyba 3, to niech będzie powiedzmy z 5%. No i to właśnie się na to przekłada, czego u nas ludzie nie rozumieją, że jak nie będzie sanepidu, to się świat nie zawali, jak nie będzie zus to się świat nie zawali, że bez tego można świetnie funkcjonować. Tutaj myślę, że świetne jest przejście do kolejnego tematu, o który chciałem Cię zapytać. Bo wspomniałeś o służbie ochrony zdrowia, wspomniałeś oczywiście o zarobkach, wspomniałeś o tej gospodarce i braku inflacji właściwie. Tak. Więc jak Tajwan przyjął pandemię? Czy służba ochrony zdrowia w Tajwanie się zawaliła? Czy nie było miejsc i tak dalej? Bo wspomniałeś, że jest to naród, kraj, w którym ludzie są bardzo zdyscyplinowani. Tak. I jak Tajwan sobie poradził e, ostatnie te dwa lata e, pandemii, e, właśnie koronki. E, czy, ta, czy ta służba nie dała sobie rady? Czy kryzys zastał Tajwan? No i znowuż Tajwan zaskoczył świat, no bo wydaje mi się, że właśnie ten taki dobry odbiór Tajwanu, wzrost jego znaczenia na świecie, właśnie wynika m.in. stąd, że sobie świetnie poradził. Ja pamiętam w 2019 roku pod sam koniec. Październik, listopad, ja czytałem już na Twitterze o dziwnej chorobie w Chinach, o jakiejś pandemii, Bóg wie o czym. No i władze tajwańskie to była taka jednostka jeszcze z czasów SARS-a, sprzed 20 lat, która cały czas istniała w ramach rządu, i ci ludzie pojechali do Chin, do Wuhan, sprawdzili. Co się tam dzieje i jak wrócili od razu zamknęli wyspę, zamknęli kontakty z Chinami, e, e, zapewnili produkcję masek, tłukli je na ogromną skalę, tak żeby zapewnić da, dla swoich obywateli, potem dopiero zaczęli je podarowywać innym krajom, w aptekach te maski były osiągalne, reglamentowane, to znaczy była specjalne aplikacje, wiadomo było ile masek jest w której aptece, ustawiały się kolejki, można było tam odpowiednią ilość na tydzień pobrać, tak żeby dla wszystkich starczyło. Rząd się komunikował przez konferencje prasowe z, ze społeczeństwem, wszystko było dokładnie tłumaczone, wyjaśniane, także istniało takie dwustronne zaufanie. Społeczeństwo ufało rządowi, a on ufał obywatelom. Oczywiście były przypadki, że tam ludzie uciekali, że się nie trzymali, że dostawali e, grzywny i tak dalej. Ale generalnie istniała współpraca. Rząd zadbał o to, żeby były maski, żeby zamknąć kraj. I do teraz e, jest kwarantanna. Ja wracając teraz, muszę dwa tygodnie spędzić w hotelu na własny koszt. Mimo zaszczepienia. Tak. Jestem dwukrotnie zaszczepiony i dwa tygodnie muszę spędzić w hotelu, który sam opłacam za półtora tysiąca dolarów. Amerykańskich tym razem. Także, także no. Jest dosyć zdecydowany rząd. W najgorszym wypadku, kiedy było najgorzej, chyba kilka miesięcy temu, to mieliśmy 400 przypadków dziennie i w ciągu kwartału zjechaliśmy Grubo, do zera. Nie? No także, no horror, prawda? A czy są jakieś na horyzoncie. W umysłach polityków na Tajwanie pomysły albo bardzo twardych lockdownów, albo wręcz obowiązku szczepień, tak jak na przykład Francuzi próbują to wprowadzić, że robią takie restrykcje dla niezaszczepionych, że niemalże nie da się żyć bez zaszczepienia i to trzema dawkami. No tu muszę powiedzieć, że trochę krytycznie o Tajwanie, że mówiłem o tym braku inflacji, do druku pieniądza, że jednak ja mam znajomych, którzy mają restauracje czy szkoły. I oni bardzo narzekali, że rząd im nie pomagał, bo mówią, no Rysiek, ja od 20 lat prowadzę biznes, musiałem mnie z własnej winy zamknąć, a oni mi ofiarują, ofe, ofiarują jakieś ochłapy na dopłatę dla, dla moich kelnerów, czy na utrzymanie kucharzy. I mówili, bardzo byli rozgoryczeni, że rząd jednak nie pomagał. Dwa, skarżyli się, że nie uderzył silnie od razu, że w momencie, kiedy doszliśmy do tych 400 przypadków, że nie było lockdownu, że nie zdusili tego w zarodku. Także oni mówili, no, że im było bardzo trudno. No ale jak widać, wyszli z tego, i można się teraz zacząć zastanawiać, czy lepiej jest, żeby ci przedsiębiorcy mieli trudno, czy żeby całe społeczeństwo miało znowuż rozbuchaną inflację i bezrobocie i dopłaty i subsydia. No co jest lepsze? No mi się wydaje, że mimo tego, tej całej trudności, to rozwiązanie tajwańskie jest chyba bardziej wolnorynkowe i społeczeństwo na tym chyba jako całość skorzystało. Czyli te knajpy, restauracje, biznesy gastronomiczne, bo one najbardziej tak, odrywały pandemią, tak. przetrwały, tam nie było masowych zamknięć, czy jednak były? Nie, wiele zbankrutowało. No nie wiem, ale ja, ja wolę takie rozwiązanie niż to, co się dzieje w Stanach. Wysyłanie paychecków przez rok czy tam więcej, rozbestwienie społeczeństwa, że jest w Stanach 11 milionów miejsc do pracy, a, a ludzie mimo wszystko rezygnują, bo im się nie opłaca. Że, że nie można zmusić ludzi, to tak jak u nas powiedzmy, no, że nie ma ludzi, jak zmotywować. Ja, o, ja powiem taką anegdotę. Jak przyjechałem właśnie na Tajwan, sprowadziłem się z pierwszą żoną i. Pamiętam, ona się tam jakoś na, na początku pochorowała i siedzi w domu. No ja mówię, kiedy pójdziesz do lekarza? I on mówi, po co? No, byłam. Ja mówię, no dobrze, ale kiedy pójdziesz? No i po dwóch dniach, gdzie się trochę posprzeczaliśmy, okazało się, że ja oczekiwałem, że ona dostanie zwolnienie. A ona mówi, Rysiek, No jakie zwolnienie? U nas nie ma zwolnień. Wy jak to? Ona mówi, po prostu nie idę do, pra do pracy, to mi nie płacą. Ona mówi, o kurde, ale kraj. I jakoś można. I ta gospodarka działa, rozwija się i w tym roku ma być ponad 6% wzrostu PKB. I do tego zmierzam. My tutaj w Europie jesteśmy nauczeni, że bez państwa, bez reglamentacji, uregulowań się nie da. Otóż da się, da się nawet lepiej. Ciekawostka taka: w Stanach też nie ma na poziomie federalnym płatnych urlopów zdrowotnych. Są Sick Days, ale to tylko dla osób, które to wynegocjują sobie prywatnie ze swoim pracodawcą, tak? No Wiesz, bo jesteś w związkach zawodowych. Tak, na gdzie masz tam różne profity. Rysiu, powiedziałeś o zamkniętych restauracjach, więc chciałem właśnie zapytać, co w tych restauracjach możemy znaleźć. Jakie są to ceny na kieszenie właśnie taj, tajwańskiego typowego czy studenta, czy, czy młodego, 20-30-latka, który wychodzi ze znajomymi, czy Tajwańczycy imprezują? Ile kosztuje piwo w knajpie? Jak dużo i w jakim stylu imprezują w ogóle Tajwańczycy? Czy, czy bardziej właśnie po amerykańsku? czyli do północy max, czy, 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 czy ci tak jak Polacy po prostu do oporu? Na studiach powiem, zacznę od studiów. Byłem zaskoczony, że jak byłem na swoim doktoracie, to byłem pewien, o kurczę, no, będę teraz współzawodniczył z azjatyckimi studentami i to będzie na pewno bardzo ciężko. No i zgadnijcie pytanie za milion dolarów w moim, w mojej grupie, gdzie było to studia zagraniczne, czyli było cudzoziemców kilku, były po angielsku, ale większość to byli Tajwańczycy. Oni byli tam w wieku 20 paru lat, już wtedy przekroczyłem 40. I zgadnijcie, kto pierwszy oddawał przez cały semestr pracę? Zagraniczki. I dodam, że miał polski akcent. Także przez cały semestr, ja, ja pierwszy, mało tego, nie dość, że oddawałem pierwsze prace, bo mi zależało, to jeszcze jedna trzecia z nich w ogóle nie oddawała. Także ja byłem zaskoczony, boże, to, 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 to takie. Wydaje mi się bardzo zdyscyplinowane społeczeństwo, a tutaj się okazało, że Polak ich przepił. Mało tego, jak pracowałem w sprzedaży na początku kilka lat, to też byliśmy w delegacji z tewańską firmą w Niemczech i ja rano wstałem, opuściłem wszystkich, powiedziałem, no sorry, ja idę do, do tego, na wystawę, bo tam muszę jeszcze coś zrobić i w ciągu dnia szefowa do mnie pisze, Rysiek, prześlę Ci link, patrzę a tam jest artykuł, wtedy to był jakiś bardzo znany bloger i jestem ja sam w naszym tym, w naszym miejscu. Ja Rysiek, Przeczytaj, co jest napisane. I tam było napisane, że patrzcie, jak ci Azjaci katują białych i on musi tak pracować. A ja po prostu poszedłem pierwszy do roboty przed wszystkimi, nawet tam moimi Azjatami. No, wierysiek, ale ty to jesteś niezły. Przybiłeś pracowitością nawet nas. Także mówię, jest to niby tam rynek taki ciężki pracy, ale i w pracy udało mi się ich przelicytować, i na studiach. Uważam, że osoba, która lubi pracę i która odnajdzie się w, jakby na wolnym rynku, to spokojnie sobie tam poradzi. No, zaraz pytanie, czy ich przepiłeś? <laughs> Wiesz co? Oni, ponieważ mają in, nie mają tych enzymów do przerabiania alkoholu, to oni szybko czerwienieją. Uważam, że ilościowo piją troszkę mniej, ale na pewno bardzo to po nich widać. Od razu mają czerwone twarze, czerwone oczy. To szczęśliwi, sobie, bo mniejszym kosztem mogą lepsze efekty osiągnąć. No, jest, jest im na pewno taniej, to się zgadza. Także ogólnie uważa się, że mało piją i że słabe mają głowy. To, 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 to na pewno. Ale bawią się, bawią się na maksa. No, pytałeś się mnie o restaurację. No to ja jak z żoną gdzieś tam idę, powiedzmy, je, mamy jakąś tam lepszą może kolację, to na dwójkę naszą płacimy może koło 140 zł. E, taka już powiedzmy, znacznie lepsza, to można zapłacić po może 200, ale e, w 1000 tajwańskich dolarów. Powinniśmy się zmieścić w dwójkę spokojnie. A takie normalne danie, yy, powiedzmy, jak idę samemu gdzieś do restauracji. Ulicy, street fast, food, No właśnie, coś takiego, takiego jakieś fast foody, to powiedzmy. odpowiednik naszego kebaba na No dokładnie, to, to nawet nie wiem, poniżej 50 zł. Przy czym to już jest naprawdę danie, gdzie jest dobre mięso, dobra zielenina, to jest dobra jakość. To jest takie jedzenie praktycznie jak w domu. Czyli zmierzam do tego, że za te pieniądze w Niemczech mamy kebaba czy jakiegoś Currywurst w Berlinie. A tutaj, a w Azji, powiedzmy, za te same pieniądze jest dobre domowej roboty, jedzenie. Mało to jak pamiętam, jak byłem w Tajlandii, to za jedno euro w Patai można było naprawdę się najeść na maksa. I to było robione przez kobiety na ulicy i naprawdę super, super jedzenie. Także zdecydowanie w Azji teraz i tak jest drożej, było taniej. Także za te powiedzmy 350 tajwańskich dolarów to to można dosyć dobrze zjeść jedno danie. I co ciekawego możemy w Tajpej znaleźć? Czy, czy jest różnica, że nie wiem, w Tajpej na przykład mamy kuchnię no, międzynarodową, czyli po prostu wszystko tak, znajdziesz? bardzo. Czy jest ta magdonalizacja tego społeczeństwa e... i westernizacja kultury tak, jak żywieniowej? Tak, jak otworzyli McDonaldy, to oczywiście było, że nie, bo tajwańczycy nie jedzą i sobie oczywiście Starbucksa nie ma po co otwierać, bo nie piją kawy, McDonalda nie ma po co otwierać, bo nie jedzą, no a okazuje się, że jakoś te firmy dobrze sobie radzą. Ja powiem tak, jak przyjechałem, to rzeczywiście było trudno, bo było mniej restauracji, zachodnie jedzenie było drogie i z żoną rzeczywiście wtedy, ja jeszcze nie byłem tak przekonany do ich kuchni i, i dużo płaciliśmy za zachodnie jedzenie, teraz jest od groma konkurencji, mnóstwo, jest, są polskie lody Grycan, jest, jest firma polska, Polak sprowadza dużo słodyczy na Tajwan też importuje stamtąd, także jest znacznie większa wymiana można polskie piwo kupić, hmm. polskie czekolady eee, um, trochę mi uciekł wątek eee. <ścoughs> także generalnie a, a właśnie chciałem się powiedzieć, że jest polskie małżeństwo naukowców polskich, on jest geologiem ona pisała pracę o aborygenach i prowadzili przez pewien czas niedaleko Tajpej polską restaurację. I mówił mi właśnie Sławek, że jak przejął tą restaurację od Tajwańczyka, to były złogi, stalaktyty wręcz tłuszczu. Ona była po prostu tak uświniona, że sobie trudno wyobrazić. I ona funkcjonowała normalnie. I on wziął kerhera i dwa dni mył i doprowadził do czysta. I ja mówię, co ten Tajwańczyk? Mówi, no fakt, jak przyszedł, to był zdziwiony. I pytam się go, a jak sanepit. No mówi, powiedzieli, że wpadną, ale od trzech miesięcy ich nie było. I to, no, ja wiem, no, polscy restauratorzy pewnie teraz nie wierzą. Owszem, to też nie jest tak wszędzie. To było trochę na prowincji, w Tajpej może być inaczej, ale tak jak mówię, no, to przecież jest tam plus 40 stopni latem, 80% wilgotności, a jakoś ludzie nie umierają. I te street foody istnieją, mhm. to wszystko działa, można. Znowu zmierzam tak. do tego, co mówiliśmy w poprzednim odcinku, że mhm. to nie jest tak, że Chińczycy nam kradną pracę, tylko nasi politycy nas jej pozbawiają mhm. i oddają tą pracę Chińczykom. A czy Taipei i życie w dużym mieście różni się mocno od tego, co się dzieje na, no nie tyle co w przedmieściach, co, co na wsiach, z tego co rozumiem, jeżeli są, a pewnie są na Tajwanie? Czy, czy jest od razu inna dieta? Czy, czy jest to inne życie? Czy ono w ogóle funkcjonuje? Czy miałeś okazję przejechać sobie trochę Tajwan, zobaczyć, jak to życie poza Taipei wygląda? Czy dostrzegasz jakieś ciekawe różnice? No, jest różnica, bo jest coś takiego jak Taipei City. To jest ta powiedzmy nasza gmina centrum w Warszawie, plus to nowe Taipei. Całe, całe to Taipei z, z, z otoczeniem to może być 2,5-3 miliony obywateli, mieszkańców. I rzeczywiście jest to jedno z większych skupisk na Tajwanie, natomiast no, jest różnica, bo w Taipei jest no, czyściej, wszystkie sklepy są takie stylizowane, designerskie, no, jest, jest w ogóle czyściej, jest fajniej. Poza Tajpej to już architektura jest trochę bardziej zaniedbana. Na pewno cały Tajwan się bardzo zmienił na plus, to znaczy jest teraz mnóstwo kawiarni. W Taipei rozbudowano niesamowicie linię metra, która jest czysta, tania, klimatyzowana. I no po prostu bajka. To, to jak ja pojechałem do Berlina, gdzie tam byli Rumuni, Cyganie, yy, psy bez głów, dzieci bez nóg, i tylko cały czas dotykają, żeby im dać pieniądze. Tam w ogóle nie ma żebractwa na Tajwanie. To jest nie do pomyślenia. Tam metro jest czyste, schludne i zadbane i tanie. Mimo, że nie ma pomocy socjalnej, no więc a może jak, to temu jest, jak to, to jest możliwe? Jak to jest żebractwa. możliwe, że nie ma tego wszystkiego? Jakoś się trzymają. Także jest bezpiecznie i, 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 i w ogóle zdrowo i tanio. Tak więc jakoś się da. Moment, ja, bo ja sprawdzałem nawet. Przejechanie całego Taipei metrem to jest o koszt około 8,5 zł. Z północy na północ. Najdłuższa trasa. A transport publiczny jest tam prywatny czy państwowy i czy jest drogi czy tani? E, wiesz co, no jest, jest taki, jest taki no, chyba nie jest prywatny, to jest takie przedsiębiorstwo przypuszczam komunalne. I no i jest bardzo, znowuż tani, czysty, latem są wszystkie e, autobusy klimatyzowane, także no miło się podróżuje. Uber jeździ, czy są taksówki? Jest Uber i ja nie korzystałem, ale wielu znajomych korzysta, też było poro oczywiście, natomiast dla mnie ogromnym plusem jest to, że są tam wypożyczalnie rowerów, które są bardzo popularne i tutaj wracając do pytania Tomka, to jest fuzja kapitału prywatnego, czyli firmy Giant i y, władz y, Publiczny. Mieszka no, Dokładnie, miastowych. Czyli i bardzo, bardzo dobrze to działa. Rowery są wysokiej jakości, zawsze sprawne, wszystko tanie i naprawdę super zadbane. Także... Ale Rysiu, a propos jednośladów, tak, to teraz tak. już Ci nie odpuszczę. Mikołaj pytał o podróżowanie Wreszcie. po wyspie, jaką jest Tajwan, a ja Cię zapytam, czym Ty podróżujesz, bo nie jest to środek transportu taki oczywisty jak samochód na przykład. Ja mam trzy jednoślady, to znaczy wokół domu rowera. Trochę dalej motorynką, a dla przyjemności motorem. I to taki właśnie po rozwodzie stwierdziłem, że chyba spełnię marzenie życia. No i kupiłem sobie motor. Zacząłem prosto od niewielkiego, 300 cm. No a teraz rzeczywiście już jest konkretny. Także cały czas jest progresja. I dzięki temu też poznałem mnóstwo ludzi. Zacząłem się ruszać poza Taipei. Także bardzo dużo mi to dało życiowo. A jak wyglądają trasy na Tajwanie, bo jest to kraj górzysty, dżungla. No, jeśli i tak dalej. chodzi, jeśli chodzi o, o motory, to jest to praktycznie raj na ziemi, bo nie ma zimy takiej jak u nas, czyli te ulice nie, 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 nie zamarzają, nie pękają, więc jeździ się przez dżunglę wokół tam pomiędzy polami herbaty, posążkami buddy i w ogóle jest pięknie. Ulice są, no te trasy są zadbane, bardzo fajne. Eee... I muszę powiedzieć tak, że ja zanim zacząłem jeździć, to myślałem, że Tajwańczycy żyją tak trochę nudniej, wszyscy siedzą w Tajpej, bo ja siedziałem w Tajpej, ale jak się ruszyłem, to się okazało, że tak. Po tych, Bo Tajpej leży w dolinie, więc po tych wszystkich górach to są, że tak powiem, od najwolniejszych biegacze. Ich wyprzedzają znowuż cykliści, których jest mnóstwo, jest to bardzo popularne na Tajwanie. Ich znowuż wyprzedzają gdzieś tam podrasowane motorynki, a je motory. A nas no wyprzedzają te tajwańskie 1%, czyli tam Lamborghini, Ferrari, Porsche i tak dalej, którzy jeżdżą w takich grupach po 10-20 jak pociąg i to jest no masakra, bo oni nie są w stanie utrzymać się w zakrętach, co chwilę się któryś rozbija, także no, to jest niebezpieczne, jak się ich widzi, to trzeba ich sobie odpuścić. Także tak wygląda życie weekendowe poza, poza Tajpej, że jest naprawdę mnóstwo ruchu i, 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 i powstaje ta infrastruktura, jest, jest takie, są dwa, trzy miasteczka, gdzie wszyscy jeżdżą się lansować, bardzo popularne, to tam jak się wjedzie, to jak na westernie, wzdłuż ulicy jest tam, nie wiem, tysiąc motorów stoi na przykład, no i wszyscy sobie siedzą, popijają kawę, jest w ogóle fajnie. Czy ta kultura motocyklowa wygląda trochę tak jak w Stanach, czy, czy nawet w Europie, że są te e, gangi, drużyny, grupy motocyklowe, że jest... Gangi po, po, nie, grupy w sensie tak. W gangi w pozytywnym no tak. znaczeniu, tak, że, tak, że, że tak. grupy motocyklistów... No tak, ja na przykład e. jestem w grupie, gdzie jest dużo cudzoziemców, ale byłem też w takiej czysto tajwańskiej, to się tam gdzieś tam umawiałem przez, przez komunikatory, no i ja uważam, że to jest super, bo to naprawdę rozwinęło mnie towarzysko, poznałem przez to okolice Taipei. No i jest to fajna rzecz, bo my się też prywatnie spotykamy, także bardzo dużo na tym zyskałem. A czujesz się. Pełnoprawnym członkiem społeczeństwa tajwańskiego, bo to jest takie pytanie o asymilację, bo na przykład poruszaliśmy temat Japonii i innych krajów tak, azjatyckich, tak. to na przykład youtuber Krzysztof Gonciarz, który w Japonii spędził dużo czasu, opowiadał, że Japończycy właściwie nigdy Europejczyka nie uznają za swojego i zawsze będziesz tym elementem obcym, nawet jak się będą kurtuazyjnie nie uśmiechać. W Ameryce jest inaczej. Tam mówią, nieważne skąd pochodzisz, ważne, dokąd zmierzasz. Nation of many nations, tak, i tam bardzo łatwo się zasymilować, tak. jeżeli tylko się chce. A jak jest na Tajwanie? Czy ja się uważam, tam, że, że łatwo. Ja, ja wręcz e, muszę powiedzieć, że mam jakby dwie ojczyzny. To znaczy cieszę się przyjeżdżając do Polski, bo znajomi, rodzina i, i jedzenie i własny klimat, ale jak wracam tam, to się czuję jakbym wracał do domu. Także e, stąd też takie moje... Krytyczne podejście do KPH i do, do władz chińskich, bo no, chcą zniszczyć ten taki, według mnie, wspaniały kraj. Ja to odbieram wręcz jako raj, bo mi się tam bardzo miło żyje. Też pytałeś się tutaj, Mikołaj, jak to moje życie tam wyglądało, czy tu wyglądałoby inaczej. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tam żyłem, więcej doświadczyłem i ja chyba więcej ludzi poznałem, różnych. Na przykład nie wiem, czy w Polsce bym trafił na kryptowaluty, a tam, przez to, że poznałem różnych ludzi, bardzo się w to zaangażowałem. I także wydaje mi się, że osobowościowo zyskałem. Przy czym ja nie chcę mówić, że w Polsce to, to nagle nie, ale, ale w moim przypadku ja się tam odnalazłem. Ja od zawsze lubiłem Azję, ja od zawsze chciałem czegoś innego. Mój brat też żyje poza Polską. Taką chyba mamy rodzinę. Moja mama za studiów wyjechała jeszcze za czasów komunistycznych, bez partii, bez przynależności, na studia na Sorbonę. Także cała nasza rodzina zawsze jeździła za granicę. Jesteśmy niemal, że prawie godzinę już naszej rozmowy mm, i mówisz w, oczywiście w wielkich superlatywach o życiu na Tajwanie. Czy są w takim razie jakieś minusy, które widzisz różnicę, coś, coś czego nie lubisz na przykład w, w tym kraju? No to, że mi się podoba, że jest tak egzotycznie, to jest też minus, no bo to jest daleko, więc podróże tutaj, ja jeżdżę raz w roku do Polski. No jest koniec świata Mam nadzieję teraz jeździć częściej. No zanieczyszczenie powietrza mnie męczy. E... Trudno powiedzieć dokładnie. Ale to z Chin nachodzi ten smog, czy jednak Jedno Tajwan i drugie, też generuje? Nie, Tajwan niestety dużo, tak się mówi, że to z Chin, ale Tajwan też dużo generuje. Tam jest chyba największa, albo na pewno jedna z największych elektrowni na węgiel na świecie i no jest dużo zanieczyszczenia. Co mnie irytuje? No może trochę język, no bo ja lubię się uczyć chińskiego, chociaż mówię tak sobie... Znaczy jestem w stanie pisać, czytać, rozmawiać, ale w bardzo ograniczonym zakresie. I to jest jakaś tam zapora, chociaż po angielsku się spokojnie człowiek porozumie. Trudno im powiedzieć jakieś minusy. Hmm. Ale o, na pewno pogoda. To, że na przykład przez praktycznie 6 miesięcy się człowiek poci. Okay. Od kwietnia, gdzieś do października faktycznie non stop się pocisz trzeba się suszyć na motocyklu wtedy. No właśnie, ale to <noise> jest też tak, że nawet na motorze jak wyjdę w tej całej zbroi i cały ubrany od góry w na czerwonym, No to jak się czeka na czerwonym świetle przy plus 40 stopniach ubrany po prostu w stroik i nawet jak jadę, to to jest takie uczucie jakby mi ktoś suszarką e, trzymał przed klatką piersiową No jest jak, jak w saunie, także ja ja nawet za motocyklem latem na Tajwanie to jest sport wodny. Trochę tak. To jest naprawdę, no nie każdy, nawet część osób przestaje jeździć. Gdzieś tam w te najgorsze miesiące to, to nie jeżdżą, bo mówią, że się nie da. Albo jeżdżą, nie wiem, w t-shirtach, w klapkach. No w Kalifornii to są obrazki niezwykle popularne, że właśnie jadą w krótkich spodynkach, w t shirtie bez kasku. To no, ja jest bym niebezpieczne, sobie, ale wiadomo, że przyjemne. Ja bym sobie nie pozwolił na taką jazdę. Czy poza widmem chińskim, które krąży nad Tajwanem, Skoro już jesteśmy przy tych minusach, oczywiście, mówisz mimo wszystko, że nie ma e, żebractwa. Czyli tak. zakładam, że też nie ma bezdomnych, nie, nie, nie ma z, z jakiegoś znaczącego bezrobocia. Czy no i z COVID-em też sobie Tajwan świetnie radzi, gospodarka właściwie prosperuje. Mhm. Nie licząc oczywiście kwestii dyplomatycznych, problematycznych i różnych rzeczy, kto, kto ten kraj uznaje, kto nie, to czy społeczeństwo tajwańskie zmaga się z jakimiś, może nie problemami, ale z jakimiś challenge'ami? No tak, to na pewno jest, tak jak mówiłem, to ciśnienie i presja. A chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić, że nie tylko oni sobie tak radzą, tam nie ma praktycznie żadnych surowców. No, przez całe dekady wydawali znaczną część budżetu na obronę za czasów nacjonalistów przed demokracją. Są tajfuny, są trzęsienia ziemi, mhm. i tak naprawdę jedynym, jedynym takim skarbem czy atrybutem jest praca. Tak jak w wielu krajach azjatyckich. I to jest to, co mnie tak irytuje w systemie zachodnim, że my tu mamy głównie prawa bez obowiązków, i można się śmiać: hahaha, ha, ha, Azjaci to są tam tacy czy owacy. Ale jakoś to według mnie działa i tak naprawdę oni głównie mają do zaoferowania w wielu tych krajach, tygrysach azjatyckich, po prostu pracowitość. E, jakie mają challenge? No na pewno. Ta presja przez całe życie. Druga rzecz to no, też niska no, demografia. Po prostu. No właśnie, bo yy, mówiłeś, że tam jest system, gdzie to dzieci utrzymują swoich ta. rodziców na emeryturze, ta. bo nie ma tych emerytur takich państwowych, ta. czyli tak trochę jak przed Bismarkiem w Niemczech. E, I to się nie przekłada na większą dzietność. W, tak jak niektórzy twierdzą, wolnorynkowcy w Polsce z podznaku partii Korwin powiedzmy, że gdyby zlikwidować emerytury, to ludzie mieliby potrzebę większą posiadania dzieci i byłoby Chyba tych dzieci nie. więcej Chyba nie. Myślę, że nie, bo. No bo właśnie oni, oni, oni dużo pieniędzy wydają na wykształcenie dzieci, na różne takie... Nie, nie, nie przekłada się to na wielodzietność. E Trudno mi powiedzieć, jaka jest odpowiedź. E no chyba tak jest wszędzie na świecie teraz. Każdy kraj rozwinięty po prostu coraz mniej się rodzi. E Trudno mi powiedzieć, jak to... Może inaczej. Ja nie chcę znowu wracać do tematu, rozwijać tematu kryptowalut, ale wydaje mi się, że jest to związane bardziej z systemem finansowym, który mamy na świecie. Że... Nasze pieniądze tak szybko tracą na wartości, że praktycznie trzeba mieć jakby dwa zawody. Jeden to zdobywanie tych pieniędzy, a potem co z nimi zrobić, jak zainwestować, żeby one... No to jest tak jak mówi Michael Saylor, że... To jest... Po prostu lud, który topnieje, i my cały czas one one na wartości. I to, wydaje mi się, że gdyby to zreperować, na to nawet nie chodzi o system, czy europejski, czy zachodni, ale gdyby zreperować te nasze pieniądze fiatowe, to nagle by się okazało, że nie ma, aż nie ma inflacji, że, że te pieniądze utrzymują wartość i że można sobie wychowywać spokojnie dzieci, bo po prostu tyle, ile zarabiamy, tyle mamy teraz i za 10 lat. A to jest problem w ogóle szerzej em, tej inflacji, bo em, obecne w większości państw podatki od zysków kapitałowych z Lokat bankowych są właściwie podatkami od straty, bo mamy oprocentowanie tak, nawet się. górne 3% skali roku, co jest i też dosyć wysokim już tak. oprocentowaniem, a inflacja jest 10%. Zgadza to my się. tracimy te zgadza pieniądze się. na koncie oszczędnościowym. W ogóle powinno moim zdaniem się zakazać sformułowania konto oszczędnościowe, bo to nie jest oszczędzanie, to jest tracenie pieniędzy. I dlatego, jak mówimy o tych, o tych wyzwaniach, to wydaje mi się, że gdyby w ogóle zreperować ten nasz system, który polega na długu, kreacji pieniądza i cały czas do dodrukowywaniu, to wtedy byśmy w ogóle rozwiązali chyba problemy. I biedy i, i tych właśnie, i każdy mógłby mieć dzieci, i mógłby się bardziej cieszyć życiem. A do Ciebie mam takie pytanie, bo Mikołaj pytał Cię, czy lepiej Ci się żyje na Tajwanie w kwestiach y, prywatnych, kulturowych, społecznych, a ja zapytam, czy masz poczucie, że na Tajwanie jest Ci lepiej ekonomicznie, finansowo, niż gdybyś został w Polsce, obserwując teraz, na, co się dzieje, co się dzieje w Polsce? Mi osobiście kraju? tak. To znaczy inne osoby, nie wiem, którzy mają większy dryg do biznesu, czy są gdzieś w swojej dziedzinie świetni, tak jak mam tu wielu znajomych, to sobie tu radzą. Ale to znowuż pytanie, wiesz, na ile to wykracza poza twoje własne domostwo, bo powiedzmy, pojedziesz do szpitala, gdzie będziesz czekał 14 godzin na przyjęcie, tak jak to widzę te różne posty na Twitterze, czy na przykład umrzesz w karetce, która czeka na lekarza, albo zgnije ci dziecko, tak jak ostatnio, prawda, bliźniaki kobiecy, kobiecie w brzuchu, tego na Tajwanie nie ma. Także można by się spytać, no, co z tych pieniędzy masz? Bo owszem, kupisz sobie mnóstwo rzeczy do domu i może będziesz miał prywatną opiekę zdrowotną, ale no na ile ci to pomoże? Ja uważam, że wprawdzie tam żyję może na normalnym poziomie, ale uważam, że ogólnie mam więcej z tego. A ilu ludzi mieszka na Tajwanie? Jaka 23 miliony i około 1,5 miliona pracuje. Powiedzmy, że milion pracuje w Chinach. A dostrzegasz mniejszości? W sensie wiem, że masz dużo międzynarodowego też znajomych i tak dalej, też studiowałeś, więc czy, czy są dość wyraźne mniejszości na Tajwanie? Nie, nie. To znaczy przyjeżdżają powiedzmy, nie wiem, z Filipin czy z Indonezji do pracy. Ale oni są bardzo krótko trzymani na kontraktach, tam nie ma tak, że pozostaną dłużej. Tam nawet wręcz zbyt krótko tam jest no, są. Jest tak niestety, akurat minusem Tajwanczyków jest to, że do białych cudzoziemców się fajnie odnoszą, ale już do tych kolorowych czy ciemnoskórych mniej. Także nie, no tam istnieją i przypadki nadużyć, i niepłacenia, i fizycznych nadużyć, także. Oni mają bardziej podgórkę niż my. Ciekawe, czy mnie by zakwalifikowali do jeszcze tego białego, czy już tego ciemnego, bo nie wiem, czy mi się jechać tam opłaca, nie? Wydaje mi się, że na pogranicach... Myślę, że jeszcze tak. jako biały. O, no to hup. Tak. <laughs> <laughs> jeszcze z akcentem, że wyjechał polskim z Europejczyk. Nakazał sobie Unia Europejska na czole. <laughs> albo i... jakiś cowboy właśnie by wyleciał. Dobrze, panowie. Dziękuję pięknie za tą już zbliżamy się do godziny taką luźną dyskusję oczywiście. Moi drodzy, widzowie, jeżeli macie jakieś pytania, jesteście ciekawi czegoś, to zostawiamy w opisie tego filmu link oczywiście do Ryszarda. Możecie zobaczyć jego wpisy prosto z Tajwanu. Geopolityczne, ale także różne ciekawostki właśnie związane i z krypto, i z tym, co, co zajmuje się Rysiek u siebie, między innymi Moto, 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 bo tutaj. Tak, się, regularnie wrzucam wsięcia straż. Tak. tak. Także możecie zobaczyć, jak się jeździ na Tajwanie. Także zapraszamy do Ryszarda właśnie na Twitter. No i także oczywiście na jego mm, studio Taipei Tak, w, w, e, radiu na, w, net. w Radio w net, w poniedziałki rano. Bo możecie tam go także usłyszeć, tak jak powiedziałem, naszym gościem jest. E, Rysiu, Ryszard Zalski, który jest korespondentem Radia WNET właśnie na Tajwanie i tutaj prosto z studio Taipei do studio niepoprawnych dyplomatów fizycznie nas odwiedził. No cóż, Specjalnie e... go ściągnęliśmy z Tajwanu na te dwie, <laughs> dwa odcinki. Udało nam się. Także życzymy Ci tylko powodzenia na tej jakże długiej kwarantannie, która Cię czeka i bezpiecznej podróży z powrotem do Twojego przecież drugiego domu, który, który jest Twoją drugą ojczyzną w tej chwili. Ehm, a my żegnamy się razem z redaktorem Tomaszem Winiarskim. Bardzo dziękuję. I ja Mikołaj Wąski-Taperek. Trzymajcie się moi drodzy. Trzy... Do zobaczenia. No i co? Łapka w górę, komentarze. Zapraszamy. Wszystkie informacje Информация о матче под спорном.